Hej, siemanko, jestem Miyagi. Zanim zaczniemy w ogóle... Dobry ekran odpaliłem? Chyba ją. Hej, siemanko, jestem Miyagi. Taki mały, dobrze, jestem bardzo mało rozgarniętym człowiekiem. Zamówiłem sobie klawiaturę bezprzewodową. No i mówię, no nie ma w zestawie adaptera. Siema, Papa Belzemont, cześć, siema, co tam? No i mówię, nie ma w zestawie adaptera. Dupa. Nie podłączę, nie? No i szukam po tej paczce, szukam, no nie ma. Mówię, no kurwa, chłop mi oszukał za Elixa na 40 zł. W klawiaturze nie, ale... I mówię, no kurwa. Otwieram myszkę, ale zobaczcie, jak to jest sprytnie schowane, ja sobie odpalę na kamerce. O. Zobaczcie, tu jest kurwa schowane takie małe logo Logitecha, ty. Zobacz, jak ja to miałem wiedzieć. Patrzcie. Kurwica. Jest. Napisałem do typa SMS-a. Napisałem do typa SMS-a, mówię, że gdzie ten adapter jest. Dobrze, że nie napisałem tam kurwo czy coś. I 3 minuty później dostałem mu SMS-a. Dobra, już mam, jestem debilem. Tak było. Siema, Krzychu. Cześć, cześć, co tam? Tych kabli 1000... 1500... To trzeba było. A super, niedawno dostałem. Kawka pita. O, to elegancko. Dzień dobry, tak sobie posiedzimy przy kawusi. O, cię dupia! Dziękuję, panie Kozwold. Co nie szanuję widzów, sorry, wiesz co? Poniedziałek miałem taki przesrany w robocie, że jak mi zadzwonił budzik w poniedziałek, we wtorek, przepraszam, to pierwsze co tego wyłączyłem i wstałem i poszedłem do roboty, nie? Kurwa, nie, ten tydzień jest tragiczny, jeszcze tylko dzisiaj przeżyć, pójść sobie do Biedronki, nakupować ekwipunku na wieczór i usiąść i grać w Wiedźmina, nie? The besta. Uszanowanko, witam. A w robocie siedzę? O, to witam na drugim monitorze. Bo tak pewnie jest, nie? Kebaba na śniadanie chłop kupił, śmiechu warte. Patrzcie go. Do roboty by poszedł, a nie tylko te gry.
Zapierdalamy! Siema Recuch, siema Akhorek, siema Kasztan. Ja jeszcze dzisiaj pójdę do roboty, spokojnie Kasztan, to jeszcze wszystko przede mną dzisiaj. Siema Balax, kurwa jaka ekipa ty. Ja tu znowu myślałem, że samemu będę siedział. Czy Nerdzior poleciał? Nie, ale wiesz co, mi się wydaje, że na ostatnim streamie, jakby go Siów nie zaczął podpuszczać pod sam koniec, to byłoby w miarę spokojnie, wiesz? W sensie ogarnął się trochę chłop i wydaje mi się, że będą z niego ludzie, tylko nie można go podpuszczać z wrestlingiem, nie? Tak więc następnym razem, jeżeli będzie taka sytuacja, to Siów dostanie, kurwa, timeouta, nie? Bo tak w miarę chłop ogarnięty był, nie? Ostatni dzień pracy przed urlopem, 2 tygodnie. W ogóle... to elegancko, mega zazdro. W ogóle Cosvold właśnie... Ja zrobiłem rajda do Yen LeFay. Tak swoją drogą polecam. Koleżankę. I chłop chyba nie połączył wątków, że go przerzuciło na inny czat, nie? I on tam pisze u niej na czacie. Kurwa zajebana. Chuje, coś tam i ona siedzi, gra w te Vice City. Ale co się dzieje? Co jest? A on tam, kurwy, skurwysyn mnie podpuszcza. W ogóle chłop chyba nie połączył wątku, że na innym czacie jest, nie? A więc trochę smrodu jej narobiłem tym rajdem. Więc no. Tak to jest czasami. Siema, Niubardzik. A co ja wczoraj odjebałem? Pospałem trochę. Później mnie pytała, co to za zwierzę. A co powiedziałeś? Mam nadzieję, że nie powiedziałeś. O, to taki typowy debil od Biagiego tam. Przyzwyczaj się. Powiedz, że tak nie powiedziałeś. Streama nie było, miał być. Wiem, sorry. Ale ostatnio jestem tak zawalony gównem, tak nie ogarniam życia po prostu, że jestem sam zdenerwowany na siebie, nie? Że tak mało ogarniam. Ale dzisiaj wstałem elegancko. Nawet się wykąpałem. Ja się nie spodziewałem, Cosvold, że ktoś czeka na tego streama. W sensie ja go zapowiedziałem i tak mówię, no dobra, i tak pewnie wszyscy wyjebane mają, nie? Więc trochę jestem zaskoczony. Pozytywnie. O kurwa, a dobra, to nasi. W ogóle, zobaczcie co ja zrobiłem off-stream. Ja nie wiem czy... Zawiodłeś ludu? Dobra, ale patrz czym się zrewanżowałem. Patrzcie na mapę tutaj. Dosłownie odbiłem całą wyspę, nie? Chyba z... 15 posterunków. I z 10 masztów, nie? I tu już gra mnie nie chce puścić, bo ten... Bo to jest jeszcze nie ten etap. A co się stało? A bo zapowiedziałem streama na wczoraj. I przespałem cały dzień. Nawet nie wstałem, nie? Chyba pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło. Ja się nie spodziewałem, że ktoś będzie czekał na tego streama, szczerze mówiąc. U mnie teraz w mieście był event miastowy o nazwie Wiosna nad Nysą, który trwał od piątku niedzieli. Ej, no to sztosik. Co za zdro, bo kurde ci powiem, że mega rzadko Papa Belzemont idzie w ogóle coś dostać tanio, nie? Fajnie. O 8 powiedział się, bo będzie stream. Dawać balonik pompowany. A jo, bo jeszcze wstałem o 8. Jak skurwibąk, napisałem, że będzie ten stream. Po czym poszedłem dalej spać. Nie ufajcie mi, jak jem, to jest kawał skurwibąka, nie? Dobrze, już będę wiedział, żeby nie pogrywać z waszymi uczuciami. Dobra, idę na piechotę, ja pierdolę. Będę już wiedział, żeby nie pogrywać z waszymi uczuciami w takim razie.
to już chyba nie jest, nie jest ten czas, że tak powiem, że można sobie w kulki lecieć z zapowiadaniem streamów. Jasne, panie Kajsztan Bimbrownik, do później, może do wieczora, na Wiedźminku Bożym. Trzymaj się tam, paput. A ja dzisiaj na pewno długo przy Wiedźminie posiedzę. Czuję to. Kurde, muszę pod górkę podejść, najgorzej. Jeszcze dzisiaj zasnąłem przy otwartym oknie i mówię, jakbym się całował z jakimś chłopem przez całą noc na wietrze. Całe gardło zawalone. Masakra, nie? Chciałbym? No, co tam? Skąd wiesz, jak to jest? Kurwa. Chłopie! Nie z jednego pieca się jadło chleb. Jak to się mówi? Ło, ktoś coś przypierdolił. Ja w ogóle zapomniałem, że w tej grze są w ogóle misje, nie? Bo ja cały czas tylko sobie jeździłem po tym, po wyspie i ten, i odbijałem wszystko z nudów. Jest chyba normalne wejście od drugiej strony. No dokładnie, dokładnie. Jak nie drzwiami to oknem, nie? Bardzo dziwna poza. Panie kolego. A, nie mogę strzelić, jaka lipa. Siema, byku. No bez kitu, tak. A, bo ja mam ten. Kompas. Hello? Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Chłop ma taki angielski albo jakiś irlandzki akcent. Good luck, mate. Oj, mate. Spoko, spoko. Ja też sobie posiedzę z półtorej godziny, pogram. I też muszę lecieć na zakupy, Boże. Bo jutro wszystko pozamykane ogółem. Ze starymi babami powalczyć w kasie. Przy kasie. O przetrwanie. Ja tu muszę na dół zejść? Jo. No właśnie, tutaj była już taka misja poprzednia na grobowcu. I bez kitu można było się poczuć jak w Indianie Jones, nie? Jak Indiana Jones. A teraz już w ogóle, ocie dupia. O ciepłe bułeczki powalczyć? To zawsze warto. O, dziwo, nie ma żadnego krokodyla, który by mnie przestraszył, jak ostatnio. Czy tam aligatora. Taka, że gierka właśnie z tego wielkiego porwania stała się przygodówką taką, nie? Uncharted. O, ktoś tutaj jest.
Did Buck tip them off? Man, we better get a good cut and refine this thing. I gotta get paid. I hear you. Grabbing locals doesn't pay like it used to. No kidding. Those shorty bastards are hardly worth the time nowadays. No, cię dupia, misja z Kredon Kofa. Interesting. Interesting. Hey. Hey. Is that a body? Is that a body? Do you know the way? Skradanie jest opcjonalne, ale czasami właśnie jak się ich zacznie mnożyć na mapie. Najgorzej jak chłop sobie nie widział. Najgorzej jak posiłki przybędą do bazy, nie? O mój Boże. Ktoś to jebla idzie dostać, nie? Shit! Kurwa, przeżył. O! Chyba to się gonił z chłopem na ten, nie? Chłop mnie nie złapie. No, o! Jak na weselu, jak zabawy na weselu. Ty. Olecie dupia. A mnie wkurwiłeś teraz. Dobra, trzeba inaczej ogarnąć. Mocny typ fest jest. Chciałem, żeby chłop od klawiatury odpisał. Jo, wygrał tą grę w krzesełka na weselu. Zaraz go dopadnę. To nie ja beknąłem jak coś. Dobra, oni tu zaraz sami przyjdą. Ja cię dupia! I've got to fight you again! Ej! Chłop wlazł na minę, śmiechu warte. Dobra. Czy to jest jeszcze ten etap zbierania wszystkiego? Tak. O nie! Oddaj mi moje. Are you kidding me? I'm gonna fight. Skóra z psa z kamienia. Siedzie, czym się opłaca jeszcze z te. Ten Dawid jest zajebisty. Come on! Wherever you are! Tak, dokładnie. Będę mógł sobie zrobić kamienną zbroję. O cię dupia. Wyobraźcie sobie, że jesteście jakimś złoczyńcą i widzicie, jak koleś zza kartonu rzuca kamień w ścianę i wy
Nie, nie pójdę sprawdzić za karton. Pójdę sprawdzić ścianę. Dosłownie oni czasami przecież widzą, że ty rzucasz ten kamień stamtąd, nie? You've got this. To w ogóle wygląda jak mapa z Gothica 2. Jakbym teraz do smoka szedł. This place is getting a little too... Chłop mnie nie widział ewidentnie. Ła! Oni mają, znaczy... Gdzieś tam właśnie mają taką właśnie wytwórnię swoją filmową, nie? I dosłownie to brzmi jak z tych filmów. Marry me! You slapped me! A, mogłem przebiec po prostu w sumie. O, cię dupia! Skąd oni do mnie strzelali? Wow, ale mnie przerzuciło. Chłop, co chciał na lince przejechać. Ognisty chłopak. Się Bonda naoglądali. Dobra. Wow, ale to było fajne. Kurde, ej, to było dobre. Dobra, zamienię sobie tego MPK na kałachu, bo i tak nie mam amunicji w sumie. O, cię dupia. Jeszcze ktoś? Kurde, tu się wszystko zajęło. Chłop od klawiatury mi odpisał. Okej, okay, dziękuję za informację, pozdrawiam. Że jestem debilem. Ja pierdola. Chłop już chyba od razu wiedział, z kim ma do czynienia. Wow, aha, dobra, tu jest ten. Surprise, motherfucker! Wow! To było? A gdzie jestem?
Ktoś drobne zostawił. Ty prawie mnie zauważyli, ty. Ja pierdolę. Siema, Kafali. Cześć, cześć, co tam? Chłopy dalej nie wiedzą, gdzie jestem. Kule nie przelatują przez ten, przez drewno. Tragedia. Dobra, schodzę tam. Może jakaś pycka z Lidla czy coś. Ale się chłopaku, chłopako, ale się chłopaki romantycznie na sobie położyli, ty. O. Pamiętajcie, że w każdym momencie waszego życia znajdziecie chwilę na miłość. Prędzej ladanie z biedry. O Jezus, ale najgorzej. Tak czy inaczej, kaplica dzisiaj. No to dzisiaj herbatka i koniec. Ta gierka się w platformówkę zamieniła nagle. Chłop tam RPG ma, ty. No ona jest, znaczy ona jest spoko, ale to dosłownie to mięso, to widać, że to jest przemielone wszystko ze wszystkim. Plus ten ser na górze to jest jakaś tragedia, jakby ktoś się na niego spierdolił, że tak powiem. Herbatkę, no to dzisiaj pewnie jedyne co... Cukier z herbaty to jedyne węgle, jakie dzisiaj spożyjesz pewnie. Dobra. A, jeszcze tam jest koleś. Siemka, Soul Destroyer. Cześć, cześć, co tam? Ej, idzie całkiem nieźle. No, na pewno to jest ten. Ale aż tyle go zbierają, orecuch? Żeby starczało na te wszystkie lasagne? A wieczorem coś tam na kruszynce się odpalacie dzisiaj? Kofali? No mega mi się podoba. Ja ci powiem, że ja grałem tylko w jedyneczkę i to jest moja pierwszy farka z takim otwartym światem i się wciągnąłem mega fest. Mega przyjemnie się gra. Jo, mam, no tylko ja w nocy, znaczy wieczorem w nocy chciałem sobie Wiedźmina pograć, nie? Bo dzisiaj w końcu będę miał czas. Więc tam pewnie po streamie wpadnę. Jak już. Kurw. Siuwa raczej nie będzie, bo on tam na wieś jedzie, nie? Zerówki pić.
karmi, Boże, bez kitu. Matce pewnie z lodówki pobrał, podbrał. Za darmo to wiadomo. Karmi, Boże. To był ten koleś, ja cię dupia. Mogłaby herbat. No to, a tu nie robisz sobie kafali pół na pół takiej herbaty? W sensie, że pół zalewasz wrzątkiem, czekasz chwilę i zalewasz zimną? Swift to ładnie pajdaka załatwił. Doki doki. A na co to jest gierka w ogóle, Soul Destroyer? Bo jedna gra Doki Doki to mi się kojarzy na tego, na NES-a. Taka fajna platformówka. Doki Doki coś tam. Visual novel połączony z psychologicznym horrorem. O, to chyba będę musiał tam wpaść do pana Pajdaka. Coś mi się wydaje. A kiedy się odpala z tym? Coś się zapowiadał? Już Pajdy, jak ja zaraz na Discordzie u niego napiszę. Kiedy się odpala z tym cudem? Ej, wow. Wow, wow. Bongosy. No, na teraz się muszę dostać na drugą stronę. Bridge is toast. Gotta be another way. Dobra, tu już się kameruje. Nie było jakoś mega wysoko. Wczoraj był odpalony z tą grą, dzisiaj na pewno. Nie, ale raz na tydzień będzie odpalał. A się go muszę zapytać. Ja sobie nadrobię VOD i zobaczę, czy go tam już zdążyło zmieszać właśnie. O, wow, wow. O, ale ten ślizg się przydał. Pierwszy raz chyba w tej grze ten ślizg się przydał, nie? Kaskader, certyfikaty 4. Robię w Hollywoodzie. Skurwysynu. Kurwiesz mi pnącza od internetu. Liany jak fugo, nie? Teraz w prawo! Gra burzy 4 ściany, więc będzie ciekawie. To będę musiał ewidentnie nadrobić VOD. Słyszę wumrza. To blisko. Ale nie widzę nigdzie. O, o, bo to jest ten. Tak było. Tam po sobie u Pajdaka nadrobię ten, może jakieś szociki są. Oj, chyba wielu się tutaj nie udało stąd wydostać.
really, really crazy. Wspieram te skóry, może się na coś przydadzą. Chociaż... Coś tu będzie. Ja cię dupia. O kurwa, step brother, I'm stuck. Utknąłem. Jo, kosa dla ninży, plus 9. Easy. Oh. Pancake'i na obiad. A sam robisz, czy takie biedronkowe? Bo takie biedronkowe są całkiem spoko. Dobra. Porozmawiaj z Hulkiem, Hoganem. O, te teleportacje to jest the besta. A jo, jeszcze kosa z Cesa to mogła być rzeczywiście. Te biedronkowe, no są mega sztosowe, nie? Niefortunne spotkanie, ale to poczekaj z tym questem. Chłopcu mi questa daje, zanim zdążę w ogóle cokolwiek zrobić. No, aż sobie chyba dzisiaj kupię, nie? Szybko sprzedaż złobu pod X, czekaj. Ty, nawet nie wiedziałem. Będę pamiętał. Kurde, nie ma już lepszej chyba broni niż tą, co mam. Szczerze mówiąc, ewentualnie jedyne co mogę zrobić, to otworzyć sobie następnego slota. No, teraz już za późno, nie? PM użyj. Kupię sobie skórkę jak w CS-ie. Czekajcie. O no, oldschoolowy. To nic nie daje, ale... Ej, dobra rada, no, żeby sobie jakiegoś ten... tak zwaną krowę z CS-a wziąć. To jest mega dobra rada, dzięki. Znaczy, na razie i tak muszę jeszcze ten, nie? Muszę sobie... wykonywanie przedmiotów. Kabury, co ja potrzebuję? Dwie skóry rekina. Ach, a jo, bo ty zmiotacz ognia, ty, ja zapomniałem w ogóle o tym. Ostatnio właśnie byłem odbijać wioskę i chłop biegnie do alarmu. Ja tylko cisnąłem RPG tam w to jego stanowisko, gdzie chciał odpalić alarm. I już zero posiłków, nie? The besta. Co? Ty, polowania to mi kompletnie nie wychodzą, nie? To jest, to nie jest tak, że ja poluję na zwierzynę, tylko zwierzyna na mnie.
Serio, serio. Czy jest jakieś miejsce, które się mogę teleportować? Jeszcze, czy nie? Nie wiem, czy tam... Muszę tam samemu dotrzeć. Dobra, biorę samochód i lecę. Coś tutaj powinno być właśnie wyjście z tej wioski. No i dobrze się z nich strzela przede wszystkim. Dobra. Fajne są te vintage auta tutaj, nie? Mega retro. Słuchawki? Jakie słuchawki? No, dzień dobry. You found it. Go on, give it over. Keith first. All right. No, dzień dobry. Through the door. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? It's like Shakespeare stabbing you with his quill. Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take any more. Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, right? And, I'd really like to show my appreciation, you know? Proper, like a man should. You said we could leave, you fuck! No, 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 actually, what I said was, Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that door. You are what I say you are. Yeah. I'll take you bloody if you like. I like my meat rare. Wypadałoby się skupić trochę. A to ten Newbarcik, co ci Krzychu polecał, to takie bezprzewodowe. A jeszcze inne. No i krótka piłka. I've got you. Jason. You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Siema, panie Jakbu. Cześć, cześć. Pytanie to nie tutaj. Ja mogę zadać pytanie ewentualnie. Siema, co tam? Shure Aonic 50? 50? Zaraz sobie zobaczę, jakie to są. Pytanie u Siuwa? Kurde, ja nie pamiętam, jakie wczoraj było. Byłem na chwilę u niego. Więc no.
Ale dzisiaj chyba też się odpala, więc będziesz miał okazję nadrobić. Dobry wybór nawet. Czy tamten typek go wywali, zrobił mu coś? Jakbyś miał zamknąć jakąś osobę publiczną psychiatryku, to też go był to jaki? No pewnie by coś takiego było. Zając siła fiuta? Na pewno było takie pytanie. Czy tamten koleś, który go przytrzymywał, coś mu zrobił takiego? Get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape, and they shot him. Keith? Sorry. Keith! Oh, kurwa. Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us! What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. I'll be here if you need me. Dobrze, że nie powiedziała, że zaraz musimy wracać do Santa Monica, bo ona ma angaż w filmie, jak ostatnio. Zanieś nóż cintrze? Gdzie to jest? A tu? A, do tej świątyni, dobra. Rzeczywiście, bo ja go miałem odnaleźć. Keith Ramsey. Ma konta na przeszło 20 serwisach erotycznych. Amator. Umiejętności. 7 punktów umiejętności mam? Tu, ile ja czasu zdawałem, ty? Wyciągnij zawleszkę z granatu przeciwnika i pepnij go w grupę znajdującą się w pobliżu wrogów. Ej, to może być dobre. O cię dupia. Bierę.
końcu pchamy fabułę do przodu, sztosik. Hello, brother. Hello, brother. Welcome back, Jason. Welcome back. I'm glad to see you. The knife. It is in your hands? I have it. You return to us bearing that which has been lost. To jest siostra Vasa, dobrze pamiętam. The blade spilled the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. No ci koleście to w ogóle wyglądają jak z pustyni z Gothica trójki, nie? No, pomysł z tymi tatuażami jest mega, mega zajebisty. To racja. Sam na sam. What is it you desire? To save my friends. Are you sure? I want to kill Voss and Hoyt. Ej, to było... Dobra. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the Northern Kingdom heard of the giant and vowed to slay him. He painted Tata on his body and took power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant rose from still waters and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakia, our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tatau. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. And I will see you again soon, warrior. Dobra, chyba oficjalnie otworzyła mi się druga wyspa. Tam, gdzie nie mogłem dotrzeć. Fajny, mega fajna w tej grze. A jeden koleś wytatuował sobie cały rękaw tatuażem. W sumie jak jest fanem gry, to całkiem spoko, nie? Ale... Nie wiem, czy tak... Nie wiem. Hello, brother. Nie wiem, czy ja bym sobie wytatuował na przykład... Nie wiem. Rękę jak jakaś postać z gry, nie? Jason! We are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Vaz. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Fajnie tutaj ta nasza postać się zmienia, w sensie na początku zależało mu, żeby uratować tych przyjaciół. Teraz zaczął sobie radzić w dżungli. Przez co bardziej stał się człowiekiem dżungli. No i żyje zemstą, to się mega, mega fajnie ewoluuje ta postać. Gdzie nawet własni przyjaciele już cię nie poznają. A, tu jest... Patrzcie, gdzie jest punkt kontrolny. Stara kopalnia. Za sekundkę wraca, pójdę tylko nos wydmuchać, bo jest grubo. Zmienię sobie nazwę w OBS-ie, bo ciągle gubię. Far Cry 3. O, gitara od razu lepiej. Zaraz wracam. Thank you.
przystam. Trochę też mnie, kurde, alergia dopadła. Jeszcze wczoraj nie wziąłem sobie leków, bo chciałem sobie zobaczyć, zrobić dzień testowy, czy dam radę bez, ale chyba nie dam rady jednak. Scenariusz już jest świetnie napisany, no kurde, już powiem ci, że już dawno nie miałem takiego FPS-a, w którego bym się wciągnął aż tak bardzo, nie? Szczerze mówiąc. To jest właśnie też fajny ten rozwój całej postaci, w sensie, no, o wszystkie broni musisz się starać. O wszystko, cały ekwipunek, który posiadasz, zdobywasz samemu od zwierząt i tak dalej, nie? To jest tak zajebiście rozbudowane. Tak mi się to podoba. Jo, dosłownie, no. Jeszcze dzisiaj zasnąłem przy otwartym oknie, to też mogło trochę dać czadu, ale głównie właśnie przez to, że wczoraj nie wziąłem leków na alergię. No, się okazało po 20 latach, że mam alergię. Nigdy nic mnie nie napierdzielało. I od 3 lat cały czas... Nie wiem na co. Na coś mam. Nie robiłem sobie testów, no bo to 3 lata temu mi jakoś tam sobie zacząłem kichać. Kurwa, co za wariaty. I to tylko tak sezonowo, z miesiąc, dwa, nie? Siema, Rodgar. Cześć, cześć, co tam? I myślałem, że dam radę bez, ale jednak nie. Wstałeś się dawno, a ty już wakacje masz, czy... No to już chyba ten czas jest powoli, co? Ty ja mówię, co on robi? Everyone, get to your position. Możliwe. Możliwe. Ten w robocie ciągle kichał, a... Give me the C4, I'll do it. Hell yeah. Daj mi C4, przecież ja mam C4. Olś muza odpaliła, ty. Słychać, że to jakaś głupsza misja będzie. Jason! Plant the C4! Hurry! Jason Derulo. C4 planted! The convoy's on its way. Aha! Aha, dobra, bo oni tu przyjadą. I'm kind of busy, what's up? Just letting you know that the boat's coming along. When are you back here? I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. They don't understand. Ale nie wiem, jaką pozycję tę przyjąć. We need you at the water tower. Aha, dobra! Dobra, piękne, dajcie mi jeszcze 10 sekund. Ja cię dupia. You snooze, you lose, o, to bym przegrał fest. Spróbuj nie kichnąć challenge. Co, oni będą przejeżdżać przez wioskę, która jest odbita? Z tym konwojem? Ten dzwonek z GTA San Andreas tak mnie rozpierdala, nie? Coś mi się wydaje, że on tu zostanie na tej wyspie, nie? Dobra, jestem. No, dzień dobry. No, dzień dobry. Dobra, jadą. Widzieliście tego bubla ortograficznego? Zostań w wieży przez RZ?
spójrzcie na to w lewym górnym rogu. Kurwa, RPG by się przydało. Może chodzi o to, że masz wierzyć w wieżę? To ma sens. To już ma sens w takim razie. Czyżby was zainwestował w jakichś nowych ludzi? Kurwa, zauważyli mnie. Kurwa, oni mają te kapelutki, hełmy. No bez kitu ty, no to co tu się odpier... Ja nikogo... Dobra, teraz trafiłem. Dobra, trafiłem. Ale trafienie Heda to jest jakiś dramat. Kuloodporne kapelutki, hełmy, no. To patrz co tu się dzieje, ty. Po trzech strzałach gościu pada. O, ten nie ma kapelutka. A ja nie mam cela. No chłop dostał strzała i stoi, ty, śmiechu warte. Trzeba było się w RPG zaopatrzyć, ja pierdolę. Capelutti, tak. Capelutti. No to ci... Dobra, po nogach im będę strzelał. A, ten przysiad zrobił. Masz tu pala. Ja bym tam wolał zejść i nawalać między nimi, nie? Niż się w tą snajperkę bawić. Dobra, ostatni. A nie, jeszcze dwóch zostało. Ole! Ideolo! Kurde, jak to granatnikiem bym został z Command & Conquer. Daję znać, gdzie jestem. Ja cię tupia, ile ich jest. O, ale headshot. Czy ktoś krzyknął fuck me? Jakieś, na jakieś lekcje CS-a zapisać. Ja po prostu nie tą snajperkę miałem, guys. Łać dupia. Wsiąść do ciężarówki. Kurwa. Zjechałem jak w tym, jak w Dark Soulsach na drabinie. A dziękuję bardzo, Rodgar. Drugą, to się trochę wbijało, ale się udało koniec końców. Dziękuję bardzo. Przy okazji ostatnio zdarzało się bardzo dużo dziwnych ludzi. Więc od czasu do czasu leciał jakiś ban i w pewnym momencie to zwątpiłem, czy dobiję do tych 300, bo się tak cały czas trzymałem poniżej. Dobra. Jazda, jazda. Dobra, jedziemy. Jo, trochę roboty było ostatnio, ci powiem.
że Stępień złożył wizytę. O którego ci chodzi? Który to jest dokładnie, Zniku? Krzychu? Pan Stępień? Jo, on chyba zmienił nick, wiesz, ta trochę inny, ale chyba mówimy o tej samej osobie, no. Ciężko było wtedy. O kurwa, o ja jego. Ale to było dobre. Ale to było dobre. Smacznego, Kozwold. Jo, Produwski, co on mi pisał? Ja sobie kupiłem tą czapeczkę specjalnie, wiesz, coś jak będę odpierdalał jakieś coś takiego mega słabego w jakiejś grze, to będę ją ubierał, nie? No, żeby, wiesz, żeby tak doprecyzować to, że nie umiem grać. O, on coś tam, o, wyglądasz jak przygłup, ojej. I ciągle pisał mi na czacie, a, przygłup, ja takie, kurwa, gościu. Daj sąsiada, wydupiaj stąd. Inside is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing over and over and over and over and over again, thinking this time is gonna be different. No, please. This time is gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. I'm gonna chill, man. I'm gonna chill. The thing is, all right? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. No. Oh, fuck you! No już jestem, bo właśnie mega kultowa scena, to jak Korek napisał. Nie wiem, kiedyś widziałem na YouTubie, to ta scena mnie zmotywowała w ogóle do odpalenia tej gry, nie? Mi nawet na priv pisał, że na strzała jestem. Jak łuba nadałem. Wiesz co, ja właśnie, on do mnie jeszcze nic nie pisał na privie, bo ja pocisnąłem tam właśnie na sam koniec, bo on coś tam do mnie... Ej, wpisz w Google mega przygłup czy coś. Powiedziałem, że jednego przygłupa, jakiego widzę, to właśnie przeczytałem jego nick i go zbanowałem. Ale nic na privie mi nie pisał, że mam jedna strzała jeszcze. O, Krzychu, bo ty... Ja ci powiem, że ty wyglądasz na takiego typa, co jest ta strzała, nie? Ja pierdolę, ty. Co za ty. Ten gościu przed nim to chyba Zoro? Ja teraz ogrywam Diablo 2 i pierwsze po... O kurde, a ty nie grałeś w to klasyczne kiedyś? Kurde, sorki, zaraz wracam. Czekajcie chwilę. Ubi z dupy leci. O kurwa, nie to. Muszę nos wydmuchać, bo tragedia. Ledwo wstał i już przygłup. Przygłup. Wpisz. Mieszko, wejdź w Google i wpisz mega, mega przygłup w Google, dobra? Powiedz mi.
Turbo przygód. A to było turbo przygód, dobra. Ja w ogóle nie wiedziałem, Kozwold, że jest coś takiego, że osoba zbanowana może do ciebie napisać o odblokowanie. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Grałeś nigdy? Kurde, jak masz pierwsze podejście do Diablo, to tak trochę zazdro, bo to... A teraz się muszę stąd wydostać. Jo, cię dupie, jaki ten shotgun jest dobry. O, cię dupia. Nie jest takiej zębatce, takie prośby, ugucia widziałem. Ty, wiesz co? Ja muszę zobaczyć, bo ja, a czy ktoś tam jeszcze pisał, czy tylko ten? Tylko Nezriel ostatnio. Dojdź do śmigłowca? Spoko. Tylko on. To ja nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Czy zobacz, człowiek całe życie uczy, nie? Tego Twitcha. Chyba nie miałem tego raczej wysadzać, ale chuj. Ale tu nawalają. Chaty. To Kozłot poznajesz bardziej bycie moderatorem ode mnie. A czekaj, bo ja mam jakąś zabatkę, czekaj. Ustawienia czatu. No skradanie to jest wnioski i odblokowanie. Ty rzeczywiście jest coś takiego. O, cię dupia, teraz wszedłem w jakiś ten. W jakiś panel. O kurwa, co ja zrobiłem? O, cię dupia, teraz wszedłem w jakiś. Oglądam własnego streama, weź to wyłącz. Wszedłem w dział moderatora, jak się to wyłącza? No się wtedy odpierdala ostro, takie dziwne menu się włącza. No, o ja jego, popsułem. Jak to wrócić? Kurwa. Narzędzia kanału. O, ja jego, ty, co to się zrobiło? Edytuj widok moda. Tak samo jak wszedłeś. Ale zniknęło mi właśnie. Wstrzymaj czat. Dobra, ja sobie rozciągnę czat. A ten... A kiedy indziej ogarnę... A sobie to schowam kiedy indziej. O, jak zwykle, żebym rozpierdzielił. Zwiń. Informacje o transmisji. Ja cię dupia, ty. Nie wiem, gdzie tego szukać. No, jak zwykle popsuł. Kliknij wyjść na samym dole. Czekaj. Ale gdzie na samym dole? Poka obraz? Już, czekaj. Dwa czat zgubiłem. O, to jest pomieszane teraz. Tej!
to? Dziś ten... Nie, no to są emotki, czekaj. Zębatkę? Gdzie ty zębatkę widzisz? Dobrze było. A, dobra, otwórz ustawienia, no. I... Ja nie widzę czatu w ogóle tej. I tutaj niżej po lewej masz menu. Dodatki. No. Ale po co mam włączyć emotki? Ja bym chciał wrócić do tego, co miałem. Po lewej stronie? Czekaj. Pokaż w oknie. Edytuj widok moda. Nie masz tego, zajebiście. Dobra, wiecie co, ja na razie to zamknę. Ja cię dupia, ale już się wszystko psuje. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem. Dobra. Złap sam. No. Czat wyżej? A o to wam chodzi. Dobra. No. O, i teraz, no. Kurwa, weszło mi w ten. I teraz ten pasek po lewej masz. Przejdź do strony kanału. No. I gitara. Jeszcze tak powiem. Dobra, mamy to. I odpalę później te emotki, no. Kurwica, człowiek się całe życie uczy. Mam jeszcze jeden problem. A bo dobra, to zamknę. O, dobra. Jesteśmy w domu. Dziękuję bardzo. Jak Twitcha na OBS-ie? Dobra, żyjemy. We've got this. Siema, witam na streamie z ustawiania. No bez kitu temu jest streamy, to jest... Wszystko wiara i nadzieja trzyma, nie? Dobra, skradanie teraz.
pan jak, bo musi się odstresować po tym queście. No bez kij tu chyba będę musiał posiedzieć w tym krzychu, bo... A najlepiej to bym formata musiał pierdzielnąć i wszystko od nowa ustawić, bo ja już od dłuższego czasu nic nie ogarniałem tutaj. Jest taki syf. Że szkoda gadać. Jutro czas do 18. No coś tam porobię jeszcze właśnie. Postreamuję, ale rzeczywiście wypadałoby coś ogarnąć, bo... Masam kramcja. Jak to mówi młodzież. O, czy dupia. Ta, jedzie. Wczoraj się pytam wieczorem, ale ty na pewno jedziesz, bo ja streama robię. Na pewno jadę. Jakbym dzisiaj wrócił do domu i ona by była w domu. Co chyba ją za drzwi wy. No, dokładnie. Będzie grane w Wiedźmina Fest. Myślę, że jakiś snajper zaczął namierzać, ty. What the dog doing? Ja pier... Kurwa, ja to bym w dżungli nie przetrwał 15 minut, nie? Jeszcze broni nie podniosłem, ja pierdolę. Już ta misja jest stworzona do skradania. 5. No ja cię nie pierdola, ty. Przydałoby się coś z tłumikiem, god damn it. Shut up, bitch. O kurde, pani Shera zabiłem z Netflixa, ty. W ogóle fail roku wczoraj się dowiedziałem, że mam Prime i platformę z milionami. O ja cię kręcę. A dobre tam są, znaczy tam są chyba jakieś spoko filmy, nie? W ogóle właśnie jak ma się Prime'a, to na Twitchu można robić streama, jak ktoś, jakiś widz ma Prime'a, to można robić streama z oglądania filmu, nie? Razem. Krzychu coś takiego organizował. Że robisz streama z oglądania filmu. A co to jest? Jest jakiś serial? Dobrze pamiętam? Chłop patrzy przez lornetkę i nie widzi kolesia.
Z shotgunem, tak. Chyba się udało. Jak masz bombla, to jeszcze pokaż, że potem taka biedna. Aha! A jeszcze tam jest snajper pożyty. Jakim cudem ja go nie zauważyłem. Nie przypierdzielają oddzielenie konta. No to dosyć spory plusik. Kurde, tam jest ten koleś, o najgorzej. Jak ja mam się tu przydostać teraz? Mostem mam iść? Nie, no to się pójdę mostem. Chyba zrobię taki myk, że przejdę tutaj do tego działka i wszystkich powystrzeliwuję, nie? Siema Zoro. Cześć, cześć, co tam? Nie wiem, czy dobrze robię. Tak się zastanawiałem, przecież tu nie można latać w tej grze. A co tu się stało? Czemu ja nie mogę... Aha, to tak miało być, dobra. Ja właśnie mówię, mam celownik, ale nie mam celownika, nie? Ale rozpierdol, no mega, mega, mega fajna misja. Rozkręca się, fest. Bluzę. Jasne, obczaję, obczaję. O, znowu. Kolejne spotkanie, let's go. Did I ever tell you the definition of insanity? Ej, ja dopiero teraz skumałem, o co mu chodzi, że robisz cały czas to samo i cały czas lądujesz w tym samym miejscu. Ja pierdzielę, ty, jakie dobre. A co wygrało, jak był krzycha? Strzelił w lewe jądro, no i pewnie idealnie trafił. Ale to było dobre, ty.
No bez kitu, Kozłot, to jest kurwa jakaś tragedia. A w co na to będzie grał? Wiedźmina dwójeczkę. Dennis. How is this possible? W zapalniczkę, jak w Killerze dwójce. Ja pierdolę. Celebration of your death, but it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay, I will tell her right now. I've got to get my stuff back from those pirates. Holy fucking crow! Odzyskaj sprzęt. No, ciotka jedzie, jedzie. Jedzie z Kiwim. Holy fucking shit! W ogóle widziałem gościa, co przeżył, no. Czyli taki ozdobny... Kurwa! Czyli takie rzeczy też potrafią się zdarzyć naprawdę. No i ono, po prostu wiesz, usiądę i będę grała, nie? Brawo, brawo. To ten. Kto z kobietą żyje, ten się w cyrku nie śmieje. Rafał. No dokładnie, dokładnie. Szukaj sprzętu w opłosie. Jaki buldog napierdolony kokcem, ty. A wydupiaj. Kurwa, nie zdążyłem się ul... Znaczy, to jest ten. Z babą źle, bez baby jeszcze gorzej. I coś w tym jest. Coś w tym jest. Holy shit! No to ci jasne. Chłop leży. Chilluje bombę teraz. Holy fucking shit. Holy fucking shit. No, bez kitu, no. Będzie trzeba się poskradać, bo tragedia. Pójdę tam w ogóle od drugiej strony. Tak, ja miałem jeszcze ten. Też kundelka, 15 lat chyba. Jak nie dłużej w sumie. Też miał chłop zdrowie fest. I Kiwi to drugi, nie? O policyjnego. To tak samo jak ten. Cwaniek przez bramkę jakby, nie? Jak coś, to ura-bura szef podwóra. A jak dochodzi do konfrontacji face to face, to gacie osrada, nie? Chłopca mi...
15, no, a co my mamy powiedzieć, nie? Tyle lat w pięknej Polsce. Fetysz dzika, ty. Co ja znalazłem? No coś chłop ewidentnie. Ktoś mnie zauważył? A, ktoś musiał zwłoki znaleźć. Fuck, so many bodies. Let the bodies hit the floor. O, dzień dobry. No dzień dobry, Aikwen, siema siema. South Parka, the besta. Ja ci powiem, że jak chyba w ten, następnym razem, znaczy następną grą jaką ogram będzie chyba Jedi Fallen Order. I wtedy się też wezmę za South Parka, bez kitu. Siema Aikwen, prezes klubu FC Sony. Słyszałem, co tam u Krzycha było. Jak tam Kowusia? No mega dobra, tylko właśnie trochę mi się smak psuje, bo do roboty trzeba niebawem wyruszyć. Najgorzej. Ale wieczorkiem wrócę, od razu siadam do następnej. I lecimy z Wiedźminem. Dobra. Teraz wysadzić kolesia, który pilnuje drzwi. Mega nie lubię tego robić, nie? Dobra, we've got this. Ja gram na Xboxie. Panie Mieszko. One at a time, Dennis. First Voss, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. O, teraz będzie. Żyćko, wybór. Co wybrać? Czy wyruszyć z przyjaciółmi, czy wrócić? To jest, jak to jest największa karta w ogóle, Aikwen, zawsze jak ten. Jak się nie zgadzasz ze streamerem, to... O, bo zaraz unfollow poleci, o! To jest zawsze najlepsze. Jakby od tego... Jo, siutek tak robi, jakby nie wiem, ty... Co by to miało być, nie? Jo, przyjdę powiedzieć, że zostawiłem unfollow. Vintage Jutek. Jakby świat się miał po tym zawalić, nie? A tak w ogóle co się dzieje w tym Far Cry'u? No właśnie, to jest banda w ogóle jakichś studenciaków, którzy przyjechali sobie na wycieczkę. Zapuścili się w tereny, tam gdzie nie powinni. No i zostali przechwyceni przez handlarzy ludźmi.
I teraz właśnie próbuję ich odszukać i już teraz dalej ci nie będę spoilerował fabułki. Ktoś się powiedział, że myśli o zostawieniu followa. Ale kurwa, to ci follow to nie jest kredyt na 25 lat, nie? Ja pierdola, co za chłopny. Ja nie mogę. Tak, cofam supa. Skończą się pieniążki. Ludzie to są czasami naprawdę różni, nie? Masakracja. No, zawsze ja nawet jak komplement Mieszko, dziękuję bardzo. Leave us. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. Nie, ale Twitch już nie wrzuca, bo streamuję muzykę, tylko nie mam praw. Najgorzej. Drink. This is a poison for the weak. Only the strongest will survive it. Te, dupo, ja przed chwilą przeżyłem postrzał śmiercionośny, a tam jeszcze truciznę daje, ty. Nice. What kind of man are you? Your senses be clouded by others. You walk their paths instead of your own footsteps. But I can feel the fire in you. Co the hell is that thing? Sosów brakowało bez... Co jest? Nowe Dark Soulsy wyglądają zajebiście. A to teraz mam łuk, ja mówię, skąd ja mam łuk wziąć? Panie tiktaki, bo ci jedzie. Ja cię dupia. Gosia, ja nie mam apteczek, daj mi spokój. Ja pierdola. Pokonaj. Bez kitu jak boss Dark Soulsów, ty. Śmiechu warte, ocie dupia. Muszę sobie rękę nastawić i owinąć bandażem.
Kurwa, prosto w tą kulę wleciałem. On cię dupia. Rzuca kulkami jak krzyku na streamo. Prosto w cymbał. No, dzień dobry. Siema, Kacper. Siema, siema, co tam? No ja cię dupia! Nie, to było cały czas jest takie samo. Ewentualnie rzeczywiście może kiedyś było takie, no dzień dobry. Takie agresywne bardziej. No bo to jest takie spokojniejsze, nie? Dłuższe. Bardziej zaznaczone, że tak powiem. A tam to było takie, no dzień dobry. No ja cię dupia. Wakacje sobie przedłużyłeś o miesiąc, to jednak coś z tym kolanem, ja? Koniec? Ja nie wiem, ile już chłop strzałów dostał, nie? Śmiechu warto było. A kurwo! Ja myślałem, że to koniec już! Gwoździa mi wbił. Strzel w maskę, wiem. Jest jak jakiś boss z God of War, a ty. Co tu się dzieje ogółem? Tell me who I am. Well, okay. You are a warrior. You live for battle. Every man you fight dies and deserves to have his life taken from him. You wear the tatau. You feel the jungle around you. You are Rakyat. Co tak po prostu? Nic, nic. Ja mam ręce tutaj. Ogólnie. Across this island, Boss and his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Boss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory! Okej. Do Trzyna.
wyspę Fasa? Aha, już chyba na niej kiedyś byłem. Tak mi się wydaje, albo i nie. Dobra, ale co następnym razem? Miałem jeszcze parę rzeczy do zrobienia, zanim pójdę do pracy, na przykład zakupy, bo jutro jest wszystko zamknięte. Więc muszę się jeszcze trochę ogarnąć. Ja uciekam, dziękuję bardzo za obecność. Sporo się was nazbierało, kurde, 18 osób? Chipsy, jakieś tam monsterki trzeba kupić, coś tam. Więc... PSX Maniak Retro się odpalił? Dobra, to skoczymy do niego. Trzymajcie się tam, paput. 22:30. Jest napisane na Discordzie, ale patrząc po wczorajszym, żeby mnie nie było, to o. To o. Tak więc trzymajcie się, paput, i do wieczora. Trzymajcie się tam. Pa, pa.